Dotykają serca, poruszają duszę, sięgają do najskrytszych emocji związanych z przeżywaniem religijnych tajemnic. Pieśni pasyjne i wielkanocne związane z okresem Wielkiego Postu, a zwłaszcza z ostatnim tygodniem przed Wielką Nocą, w Polsce pojawiły się już we wczesnym średniowieczu. Śpiewano je w kościołach, na procesjach, w czasie Drogi Krzyżowej i misteriów pasyjnych. Wiele z nich, zwłaszcza o ludowych korzeniach, zachowało się dzięki zbieraczom folkloru religijnego. Najważniejszym wydarzeniem w życiu Kościoła jest wspominanie i przeżywanie i uobecnianie męki śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, więc świąt wielkanocnych, ponieważ ludzie jakoś chcieli wyrazić swoje emocje, uczucia religijne, swoją religijność, to oprócz tego, że powstawały dzieła sztuki w formie plastycznej, to powstawały też dzieła sztuki w formie muzycznej i zawsze w Kościele funkcjonowała muzyka pasyjna, bez względu na to, czy ubrana w słowa, czy ubrana tylko w nuty. Niezwykły, surowy, o tradycyjnym brzmieniu. Głos Joanny Słowińskiej zmusza do refleksji muzycznej, jak i poetyckiej, nad życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. W jej repertuarze znalazły się pieśni pasyjne i wielkanocne, które powstały w XV wieku i te skomponowane współcześnie. Święte członki niech odłóżą. Jest też tu kilka pieśni naszych, to znaczy stare pieśni ludowe i nowe pieśni ludowe. Nowe pieśni ludowe z moją muzyką i słowami Jana, mojego męża. Była też pieśń autorstwa Zbyszka Książka z muzyką Bartka Gliniaka. Także właściwie się okazuje, że cały ten repertuar, on przez ten temat, przez ten powód, dla którego go śpiewam, jest zupełnie spójny. Nieważne jest, czy pieśń pochodzi z 1550 roku, czy z 2010, nie ma żadnego znaczenia. Powód, dla którego się spotykamy, jest tym spoiwem i tym uprawomocnieniem śpiewania tych pieśni w koncercie. Męka, krzyż, śmierć, zmartwychwstanie. To również tematy wystawy zorganizowanej przez ojców jezuitów i Galerię Czerwony Dwór. Można je znaleźć na obrazach malowanych na szkle, najbardziej tradycyjnej ze sztuk skalnego Podhala. Malarstwo na szkle w ogóle ma bardzo dużą ekspresję wyrazu. Jest to troszeczkę inna technika niż te klasyczne malarstwo na szkle, powiedzmy inna technika niż malarstwo na płótnie, czy na desce, czy na innych materiałach. Jest bardziej ekspresyjna, czyli jest kolor intensywniejszy, bardziej dociera do widza, więc tutaj można jak gdyby w tym sensie się jak gdyby bardziej wyrazić. Przedstawiłam na swoich pracach przede wszystkim nasze obrzędy podhalańskie, na tyle, na ile to można przenieść na szkło, bo pewnie nie wszystko się uda. I to, co się dzieje po śmierci, czyli walkę dobra ze złem. Wiadomo, anioł ciągnie w jedną stronę, diabeł w drugą. A i tak Pan Bóg potem zdecyduje, gdzie naprawdę się znajdziemy. Jest to kontynuacja tradycji rodzinnej, dlatego że mój tato malował na szkle i jak dorosłam, to ja się również wzięłam za malowanie. Lata 50. i 60. ubiegłego wieku dały początek cyklicznym wydarzeniom artystycznym. Choć organizowane w Zakopanem, przyciągały artystów i publiczność z całego kraju. Ojcem duchowym salonów marcowych był Tadeusz Brzozowski i Kazimierz Królikowski i również pomysłodawcą przeglądu filmów o sztuce i tutaj myślę, że należy podkreślić to nazwisko Tadeusza Brzozowskiego, ale generalnie takimi inicjatorami przeglądu filmów o sztuce
był Władysław Hasior i Grzegorz Dubowski. Przegląd filmów o sztuce pojawił się w 1968 roku. Na początku to można powiedzieć był imprezą towarzyszącą salonom marcowym, a później stał się integralną częścią tego wydarzenia. Po wielu latach oba wydarzenia powróciły na kulturalną mapę Zakopanego. W kwietniu odbędzie się już 21. przegląd filmów o sztuce. W kinie Miejsce będzie można zobaczyć nie tylko nominowanego do Oscara Twojego Vincenta, ale również spotkać się z mistrzem światowej animacji Danielem Szczechurą. W tym roku przegląd będzie miał charakter konkursu. Spokój popełnił samobójstwo 6 tygodni później. Oprócz tego, że będą tylko pokazy konkursowe i imprezy towarzyszące, to może też zrodzi się jakieś forum dyskusyjne na temat kondycji filmów o sztuce, czy one jeszcze powstają, a na pewno powstają, bo te 166 filmów, które wpłynęło do nas na konkurs, to o tym świadczy, że jednak te filmy gdzieś powstają, tylko przemykają troszkę niezauważone albo na antenie TVP Kultura, albo niektórzy pasjonaci, którzy chcą właśnie przedstawić którąś z dziedzin sztuki w filmie, podejmują jakiś taki jednorazowy zryw, organizują się i te filmy realizują. W tegorocznej edycji obejrzymy filmy poświęcone nie tylko sztukom plastycznym, ale również literaturze, muzyce i teatrowi. Po wielu próbach udało nam się tak naprawdę reaktywować przegląd filmów o sztuce w takiej formule festiwalowej. Także będą 3 nagrody i 4. nagroda, którą ufundował prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Bardzo dobry skład jury, także wydaje mi się, że będzie to bardzo różnorodna, jeśli idzie o tematykę filmów, impreza i serdecznie zapraszam wszystkich Zakopiańczyków i mam nadzieję, że wielu gości spoza Zakopanego przyjedzie na ten festiwal. Thank you.